COVID zmienił nam wszystkim życie, a tym bardziej Biomedowi Lublin. Nad czym teraz pracujemy? Mieliśmy jeden projekt rozwojowy, budowa nowego zakładu onko-BCG, leku na raka pęcherza, którego moce w tej chwili są niewystarczające, żeby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu. I to był jeden projekt, nad którym pracowaliśmy. COVID, już w marcu ukazały się artykuły, że prawdopodobnie szczepionka BCG przeciwgruźlicza powoduje mniejszą zachorowalność na COVID i śmiertelność. W krajach, w których są szczepienia obligatoryjne, tak jak w Polsce od 75 lat. To się potwierdza, badania są w trakcie w kilkunastu już w tej chwili krajach w Europie, na świecie. No, czekamy na pierwsze raporty, no ale mam dane na przykład z Emiratów Arabskich, gdzie personel medyczny był doszczepiany. 70 osób zostało zaszczepionych szczepionką BCG, 400 osób nie. Z tych 40 po kilku miesiącach zachorowań jest zero. Wśród 400 mamy około 9%. Także to te pierwsze wyniki potwierdzają, że doszczepianie czy populacje szczepione mają większą odporność przeciwko wszelkim pandemiom, nie tylko COVID-owi. Także to jest drugi projekt, który w tej chwili pracujemy nad Centrum Badawczo-Rozwojowym Szczepionek, ponieważ jeżeli te wszystkie dane się potwierdzą, no to otwiera się ogromny rynek. My prowadzimy jeden z projektów, który prowadzimy z ABM-em. To jest projekt z Uniwersytetem Rzeszowskim. Dostarczyliśmy im szczepionkę. Oni w tej chwili zaczynają doszczepianie personelu medycznego w trzech szpitalach w Krakowie, w dwóch w Warszawie. No i wyniki będą za kilka miesięcy. I to jest drugi projekt po onko. I trzeci, który się pojawił na początku kwietnia, to jest immunoglobulina SARS-CoV-2, która jest na bazie osocza od ozdrowieńców. I to jest projekt, z którego produkcją ruszyliśmy na początku tego tygodnia. Chcemy dostarczyć jak najszybciej do szpitala chorób zakaźnych w Lublinie pierwszą partię osocza. Jest to partia ze 150 litrów osocza zebranego od ozdrowieńców, zwłaszcza od górników, którzy jeździli do Radziborza i tam 100 litrów osocza pozyskaliśmy stamtąd. No i czekamy na wyniki badań klinicznych, jednocześnie zainicjujemy działania rejestrujące, żeby ten lek był w przyszłym roku już dostępny, jeżeli oczywiście badania potwierdzą skuteczność. Tak, agencja FDA przerwała badania. Myślę, że to miało bardziej związek z protokołem i z tym, że nie było odnośnika, nie było porównania na przykład do Remdesivitu, do leku, który jest uważany, że jest skuteczny, ma pewną skuteczność w leczeniu COVID-a. My w tej chwili, przygotowując protokół i badania, no zastanawiamy się, czy części pacjentów, no bo nie można im podawać placebo, no bo to by było nieetyczne, ale czy właśnie nie podawać Remdesivitu, z tym, że no musimy się upewnić, że ten lek nam będzie dostarczony za darmo, sfinansowany przez NFZ, ponieważ no nie był zakup tego leku przewidziany w grancie, który otrzymaliśmy. Grant był z Agencji Badań Medycznych również na 5 milionów i no, ledwo żeśmy się zmieścili, tam niektóre badania trzeba było obciąć. Także no, chcemy to tak przygotować, żeby badania kliniczne były miarodajne. Wiem też, że w tej chwili wchodzi w fazę badań klinicznych lek immunoglobulina na bazie osocza od ozdrowieńców w Izraelu. Ja tylko sprecyzuję, to jest, można to nazwać szczepionką oczywiście, bo to jest w formie zastrzyku domięśniowego, z tym, że to nie jest ta szczepionka, nad którą wszyscy wielcy pracują, kilka firm się ściga. Lek zostanie według mnie dopuszczony wcześniej, ponieważ no, szczepionka potrzebuje kilku lat, żeby, oczywiście można ją dopuścić, ale mając na uwadze też ryzyko, że jest to pierwsza generacja szczepionki i mogą się pojawić jakieś tam uboczne efekty niepożądane po miesiącach czy po latach. Jesteśmy już po pierwszych kontaktach
z Urzędem Regulacji w Polsce. No i jedyną drogą rejestracji jest rejestracja europejska. EMA, czyli centralna, która pozwoli nam, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, na to, że no nasz lek będzie zarejestrowany we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o dostępność osocza, czy w Polsce, czy na świecie, no jest to duże wyzwanie. Dużo osocza od ozdrowieńców idzie na leczenie osoczem, które jest no i bardziej ryzykowne, i niewystandaryzowane, ale w tej chwili no jest to też droga do ratowania życia i zdrowia. My rozglądamy się, bo mamy centra zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i tam złożyliśmy zapytania. Pierwsze próbki przyjadą do nas, myślę, że w ciągu kilku tygodni, ponieważ no chcemy zobaczyć, jakie jest miano i sprawdzić, czy tamto osocze się nadaje też do produkcji. A jeżeli chodzi o rynek europejski, to jeżeli będziemy mieli rejestrację EMY, no to my możemy później już z każdym z tam z krajów czy z centrów krewactwa z poszczególnymi krajami negocjować produkcję leku albo na zasadzie usługi, czyli dostajemy osocze z danego kraju, robimy lek i wysyłamy z powrotem, albo na zasadzie no, kupujemy osocze, robimy lek i sprzedajemy i wtedy no, cała Europa jest otwarta. No, mieliśmy taką trochę podgórkę finansową na początku kwietnia. Było to też związane z COVID-em, bo już byliśmy z jednym bankiem, jak to się mówi, dogadani na kredyt na rachunku bieżącym. No i wszystko było fajnie, cały cash flow wyglądał ładnie. No i już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale w końcówce marca bank odstąpił od tego, powiedział, że centrala, myśmy z regionem rozmawiali, centrala zablokowała wszystkich nowych klientów, bo byliśmy dla tego banku nowym klientem. Powiedzieli, dostaniecie go, tylko poczekajcie z miesiąc, dwa. Także no tak patrząc się na inne możliwości alternatywne finansowania, które no były w tym okresie bardzo trudne, no stwierdziłem, że no mogę ja sprzedać akcje i z pieniędzy, które pozyskam, udzielić spółce pożyczki. No i tak się stało. Bank do nas wrócił też i w końcówce maja, tak, to chyba była końcówka maja albo końcówka czerwca, ten kredyt dostaliśmy, także spółka była w stanie zwrócić pożyczkę na półrocze. Pokazujemy zero w linii pożyczki od prezesa. No i cały czas mamy tak trochę pod górkę, jeśli chodzi o możliwości pozyskania kapitału. Nam się nie udała emisja, którą planowaliśmy z PKO BP. Stąd też na przełomie lipca, sierpnia trzech akcjonariuszy podpisaliśmy umowy o pożyczkę, żeby można było pokazać wkład własny do jednego z projektów rozwojowych, które robimy, tego szczepionkowego. No ale liczymy cały czas, że no, niedługo albo dojdzie do emisji, będą sprzyjające warunki, albo też no, będziemy mieli możliwość innych form finansowania. Znaczy w tej chwili fundamentem, jeżeli patrzę się na sprzedaż, to największym naszym produktem jest Distreptaza, o której nie mówiliśmy. I to jest, tak jak mówię, to jest baza, fundament. I na tym mamy trzy takie nogi rozwojowe, tak? Jedną z nich jest onko-BCG i mam nadzieję, że niedługo będą decyzje w sprawie finansowania pozytywne i ruszymy z budową nowego zakładu. Drugą nogą jest szczepionka, ponieważ w tej chwili no, przede wszystkim jest to szczepionka dla noworodków. Jeżeli by się, których jest tam powiedzmy w Polsce 360-370 tysięcy rocznie, jeżeli by się okazało, potwierdziło, że trzeba doszczepiać ludzi dorosłych, przede wszystkim ten personel, który jest zagrożony, personel medyczny, górników, policję, rząd, no to od razu się robi rynek, który jest dużo, dużo większy. Stąd też tak ważny jest dla nas ten projekt Centrum Badań Rozwojowych, który też w ciągu najbliższych tygodni powinno się rozstrzygnąć finansowanie. No i trzecim jest immunoglobulina. Tutaj jesteśmy ostrożni, aczkolwiek z dużą nadzieją patrzymy się na przyszłość.
Moce produkcyjne na razie mamy. Wąskim gardłem jest to, o czym mówiliśmy, to jest dostępność osocza od ozdrowieńców. I z tych trzech projektów no wystarczy, że wyjdzie jeden, dwa i tak mamy już przed nami jasną przyszłość.